Ach, wakacje, czas kojarzący się przede wszystkim z odpoczynkiem, wyjazdami oraz dla niektórych okropnie ostrym sosem na i tak już pikantnych kiełbaskach z grilla. Coś pięknego! A więc dobra, dosyć narzekania. Kojarzycie może film, który wrzuciłem na początku tego roku? Czyli moje teoretyzowanie, co by było, gdyby pewna emo panienka z uniwersum Naruto była tak naprawdę po tej dobrej stronie mocy. No cóż, jak na standardy mojego dotychczasowego pierdu, ten film przyjął się dosyć dobrze. No a wiecie, co oznacza, jeśli film się dobrze przyjął? Oznacza to między innymi, że poniekąd mój kanał trochę się rozrasta, co z kolei przybliża mnie do tej chwili, w której w końcu będę mógł na nim trochę zarobić. Nawet te nędzne 5 groszy za film. No jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A więc poruszmy dzisiaj temat jednej z najpopularniejszych oraz najbardziej lubianych postaci w Naruto, czyli Itachiego. Postaci, która, no nie przebierając słowa, została dosłownie wydymana przez życie. Zmuszony poniekąd do zabicia własnego klanu oraz naznaczony nienawiścią przez własnego brata. No chyba nikt z nas by czegoś takiego nie chciał. Pomysł na ten film wpadł mi nawet jeszcze zanim zacząłem nagrywać o Naruto, a zamiast tego robiłem jakieś wątpliwej jakości filmiki z Minecrafta, jeszcze na telefonie. Uznajmy, że chcę zapomnieć o tej przeszłości. Mianowicie zobaczyłem ten obrazek, który rzekomo przedstawia wczesny prototyp członka klanu Uchiha. Trzeba przyznać, że w żadnym wypadku nie przypomina on Itachiego. Bardziej osobiście kojarzy mi się z jego partnerem z Akatsuki, czyli Jusobibą. Po samym designie można wywnioskować, że autor Naruto nigdy wcześniej nie myślał, żeby dać mu jakąkolwiek smutną przeszłość. A tym bardziej w późniejszej historii uczynić go poniekąd bohaterem pozytywnym. Ale co by się stało, gdyby Kishimoto nigdy nie dostał takiego przebłysku jasności i pozostałby przy swoim oryginalnym pomyśle uczynienia z niego totalnego złola? Cóż, tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, ale od czego mamy głupie teoretyzowania na YouTubie? Dzisiaj właśnie przedstawię wam moją wersję scenariusza, co by było, gdyby Itachi Uchiha do końca serii pozostawał zły. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Więc od początku, dlaczego w sumie Itachi miałby być zły i co za tym idzie, dlaczego miałby wybić swój klan? Wiadomo, nie jestem żadnym mangaką, pisarzem, więc nie znam się na tworzeniu historii. Ale weźmy przykładowo taki scenariusz. Itachi, jak wszyscy wiemy, dorastał na wojnie. Całkiem możliwe, że w pewnym momencie zostałby porwany przez jeden z wrogich krajów oraz dany naród postanowiłby z niego zrobić żywą laleczkę. Między innymi dlatego, że to w końcu członek klanu Uchiha, wiadomo, Sharingany i tego typu sprawy, więc zwyczajnie w świecie porywają go i robią mu pranie mózgu. Dajmy na to, wmawiają mu, że jest on super duper najsilniejszym shinobi z niezwykłym przeznaczeniem i należy mu się szacunek. Dodatkowo nie potrzebuje on żadnych przyjaciół, rodziny i jedyne co ma być dla niego ważne, to coraz to większa moc. No i wiadomo, wojna się kończy, a Itachi wraca do wioski liścia. Jednak, jak już wcześniej powiedziałem, ma on trochę poprzestawiane w łepetynie. Przechodzimy parę lat do przodu, kiedy zostaje on członkiem Anbu oraz tak samo jak w oryginale, Danzo mówi mu,
że jeśli nie zabije własnoręcznie wszystkich członków Uchiha, to rozpętają oni wojnę domową, co poskutkuje, że cały klan łącznie z nim oraz Sasuke zostanie, no, skrócony o głowę, że tak pozwolę sobie powiedzieć trochę literacko. Itachi wie, że żeby zdobyć jak największą moc, potrzebuje Eternala Mangekyo, którego zdobędzie tylko wtedy, jeśli Sasuke przeżyje. Więc wszystko toczy się tak samo jak w oryginale. Uchiha zostają wymordowani, poza oczywiście Sasuke. Przenosimy się znowuż parę lat do przodu, kiedy to już Itachi jest w Akatsuki. W pewnym momencie dochodzi do walki poza dwójką braci, którą no, wygrywa właśnie Itaczek. Jak większość z nas wie, podczas swojej oryginalnej walki specjalnie podłożył się swojemu bratu, bo wtedy zwyczajnie świecie mu na tym zależało. Jednak w moim scenariuszu spierze go na kwaśne jabłko, a następnie odbierze mu oczy. Ale chwila malina. Przecież Itachi do zrobienia Eternala potrzebuje Mangekyo Sharingana, a Sasuke, jak pamiętamy, w tamtym momencie posiadał czerwone oczy zaledwie 3 łezkami. Cóż, Itachi, jak wszyscy dobrze pamiętamy, to mistrz genjutsu. I dajmy przykładowo, że podczas ich walki tworzy iluzję, w którym zabija przykładowego Naruto. Wtedy jeszcze Sasuke nie miał aż tak narąbane w głowie i możliwe, że jeszcze mu zależało na jego najlepszym przyjacielu, więc możliwe, że dzięki właśnie tej iluzji zdołał obudzić większy poziom swoich oczu. No a wtedy możliwe, że Itachi miałby jakieś większe problemy, no w końcu to nie jest podstawowy Sharingan, a Mangekyo, ale tak czy siak z powodu, że Sasuke odblokował swoje oczy dopiero przed chwilą, i tak walka kończy się na tym, że młodszy z braci traci swoje gałki. Z powodu, że przez wojnę Itachi stał się kompletnie chorym skurczysynem, pozostawia go bądź co bądź żywego. I to w późniejszej historii może się okazać jego największym błędem, gdyż chwilę później, gdy Itachi odchodzi, Sasuke odnajduje Tobiego, który to daje mu ze swojej wielkiej kolekcji Sharinganów zapasowe oczy. Mówi, że pomoże mu w następnej zemście na jego bracie pod warunkiem, że stanie się jego, czy mogę tak powiedzieć, sługą. Dodatkowo, żeby podsycić wolę walki młodego ninja, wmawia mu, że podczas jego nieprzytomności Itachi poszedł do wioski liścia oraz pokryją mu zabił Sakurę, Kakashiego i możliwe wszystkich jeszcze mu bliskich osób. Następnie przechodzimy do szczytu piątki Kage. Jednak podczas tego arku nie powinno się stać nic wielkiego. W końcu Sasuke nie ma po co zabić Danzo, więc raczej tam nie idzie, a Tobi wkracza tam tylko po to, żeby powiedzieć, że zapowiada czwartą wielką wojnę Shinobi. Przejdźmy na moment do Itachiego. Wiedząc, że zapowiada się wojna, myśli, jakby tutaj siebie jak najbardziej wzbogacić w sojuszników. W końcu ma on obecnie aż 2 strony konfliktu jako wrogie. Z jednej strony 5 zjednoczonych krajów, a z drugiej Tobiego, Kabuto wraz z ożywieńcami Sasuke oraz Zetsu. Jakimś nieznanym cudem udaje mu się uwolnić z miecza Totsuka Orochimaru, którego jak wszyscy pamiętamy wchłonął podczas walki ze swoim bratem. Mówi mu, że ej, ty wiesz i ja dobrze wiem, że jestem od ciebie silniejszy. A więc mam taki układ. Ty zrobisz mi armię innych przywołańców, tak żebym miał jakieś szanse na wojnie, a ty, no, czy ja wiem, przeżyjesz. Orochimaru zgadza się oczywiście, mając tam swoje plany przejęcia ciała albo nad Sasuke, albo nad Itachim, albo może nawet nad Tobim, kiedy w końcu się spotkają. No i tak mamy wojnę.
Nie będę tutaj opisywać pomniejszych walk. Jedyną ważniejszą sprawą jest to, że niektórzy przywołańcy należą do grona tych, które przywołał Kabuto, a niektórzy przynależą do przymierza Orochimaru oraz Itachiego. Aż w końcu przechodzimy do praktycznie finału wojny oraz bodajże ostatniej ważniejszej walki wymyślonej praktycznie przeze mnie. Chodzi oczywiście o walkę Tobiego i Sasuke pomiędzy Itachim i Orochimaru. Kabuto tutaj nie liczę z powodu, że stale musi trzymać pieczę nad przywołańcami. A że Orochimaru, wiadomo, już jest stary, to umie tam nieco więcej oraz pomimo, że jego zombie są poniekąd słabsze, to może je o wiele łatwiej kontrolować. Ostatecznie walka kończy się tak. Orochimaru pada jako pierwszy, oczywiście nikt go nie zabija, ale no ucieka sobie jak zwykle w jakieś dogodne miejsce, żeby obmyślić nowe plany na dalsze części wojny. Zaś Itachi nie daje sobie rady z Tobim, który nie dość, że ma Kamui, to jeszcze jednego Rinnegana. Ostateczny cios bądź co bądź udaje się zadać Sasukemu. Obito wraz z Sasuke ma już odejść, gdy nagle na polu bitwy pojawia się Naruto. Może wraz z Sakurą i Kakashim. Sasuke, kiedy to widzi, rozumie, że Obito go okłamał oraz widząc, że w tej chwili jego przeciwnicy mają przewagę liczebną, Obito teleportuje się w bezpieczne miejsce, gdzie obecnie Kabuto kontroluje przywołańców. I tak mniej więcej kończy się to by było, gdyby Itachi byłby zły. Więc no, na razie, ja muszę póki co szukać, ustalmy to, niektórych rzeczy, żeby sprowadzić Rumcajsa do naszego wymiaru.